Nomadzi to ludzie, którzy nie posiadają stałego miejsca zamieszkania. Zamiast tego podróżują, przenosząc się z miejsca na miejsce. Warto jednak przenieść podobne zjawisko do kosmicznej skali. Być może bowiem istnienie kosmicznych nomadów przyniesie odpowiedzi na kilka nurtujących pytań. Gwiazdy są od siebie oddalone o wiele lat świetlnych. My, ludzie, nie jesteśmy jak na razie w stanie dotrzeć do innego układu gwiezdnego. Nie wykluczono jednak, że w historii wszechświata istniało lub wciąż istnieje wiele cywilizacji, które były w stanie rozwinąć technologię podróży międzygwiezdnych. Co więcej, być może tacy kosmici odwiedzali kiedyś naszą planetę lub też wciąż to robią aż po dziś dzień. Temat jest nam oczywiście dobrze znany. Niezwykłe obserwacje UFO na przestrzeni wieków. Najnowsze nagrania, zdjęcia, zeznania wojskowych, badania naukowe. Specjalny raport Pentagonu potwierdzający istnienie niezwykłych obiektów wydających się demonstrować zaawansowaną technologię. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka intrygujących aspektów. Ludzie często podnoszą bowiem dwa zarzuty. Ich argumentacja jest następująca. Okej, przyjmijmy zatem, że za część obserwacji UFO faktycznie mogą odpowiadać istoty z kosmosu. Przyjmijmy, że przybywają obecnie na Ziemię, być może nawet to tysięcy lat. Przyjmijmy zatem, że ich statki przemierzają nasze niebo, co może wyjaśniać najciekawsze i niewytłumaczalne obserwacje UFO. Pojawiają się zatem dwie istotne kwestie. Po pierwsze, dlaczego rzekome latające pojazdy przybyszów z kosmosu miałyby wyglądać i działać zgoła tak samo na przestrzeni dziejów? Dlaczego w obserwacjach tych pojazdów trudno dostrzec postęp technologiczny? Ten argument opiera się na tym, że latające pojazdy obserwowane obecnie wyglądają i zachowują się tak samo jak pojazdy obserwowane np. w latach 40., 50. czy 60. Pojazdy w kształcie latającego dysku lub tarczy w kształcie trójkąta czy tik-taka. Zdaniem osób przytaczających ten argument, wraz z czasem powinien przecież nastąpić postęp technologiczny. Tak samo jak nasze latające pojazdy wyglądają obecnie zupełnie inaczej niż w latach 40., tak samo u kosmitów technologia powinna iść do przodu. To samo dotyczy środka napędu oraz sposobu poruszania się w powietrzu. Co więcej, jeśli zerkniemy na starożytne obserwacje UFO, to pojawia się ta sama kwestia. Doniesienia o podobnie wyglądających obiektach z podobnym sposobem poruszania się w powietrzu. Czyżby zatem technologia kosmitów była na tym samym poziomie nawet od tysięcy lat? Dajmy na to, kosmici przybyli na Ziemię 500 lat temu z planety oddalonej o kilkanaście lat świetlnych. Po krótkim pobycie postanowili wrócić na swoją planetę. W czasie ich podróży w dwie strony przez te wszystkie lata na ich planecie powinno przecież dojść do rozwoju technologicznego. Tymczasem kolejne wizyty w czasach nam współczesnych odbywają się na pokładzie takich samych pojazdów. Gdzie jest w tym wszystkim wymagany postęp technologiczny? Ten argument jest dla nas najważniejszy, natomiast warto wspomnieć jeszcze o drugim. Część ludzi pyta bowiem, dlaczego ci kosmici nie nawiązują z nami kontaktu? Dlaczego tak po prostu latają po naszym niebie, zamiast zejść na Ziemię i nawiązać kontakt? Jak wiemy, jak już wielokrotnie to omawialiśmy, istnieją dwa wyjaśnienia takiego zachowania. Hipoteza zoo oraz hipoteza niepełnego embarga. Obcy unikają kontaktu z ludźmi lub unikają wpływu na ludzką cywilizację, jedynie obserwując nas z odległości, tak jak pracownicy zoo obserwują zwierzęta. Obcy mogą też nawiązać kontakt dopiero wtedy, kiedy ludzie osiągną pewien określony stopień rozwoju. Jeśli się jednak nad tym zastanowimy, to istnieje jeszcze trzecie wyjaśnienie, które jest spójne z odpowiedzią na argument dotyczący braku postępu technologicznego. Mianowicie, co do zasady, myśląc o kosmitach, wyobrażamy sobie jednorodną cywilizację zamieszkującą daną planetę, tak jak my planetę Ziemię. Rodzima planeta byłaby bazą kosmitów i to tam toczyliby swoje życie. A wraz z postępem naukowym powoli zaczęliby wysyłać stamtąd swoje pojazdy w inne układy gwiezdne i odwiedzaliby kolejne planety. A za każdym razem wracaliby jednak na swoją rodzimą planetę. Nie wykluczono jednak, że przynajmniej część zaawansowanych cywilizacji przypominałaby raczej kosmicznych nomadów niż przedstawicieli cywilizacji z bazą na jednej planecie. Na tę kwestię uwagę zwrócił Kevin Knut, profesor fizyki i były pracownik Centrum Badawczego NASA imienia Josepha Amesa. Otóż profesor Knut wysuwa scenariusz kosmicznych nomadów korzystających z dylatacji czasu. Jego przykład jest następujący.
Kosmici ruszają na Ziemię z planety oddalonej o 1000 lat świetlnych. Tacy zaawansowani kosmici, posiadając technologię, która pozwala na podróż z prędkością bliską prędkości światła, odbywają bardzo daleką podróż w bardzo szybkim czasie. Dzięki dilatacji czasu z ich perspektywy minęło nie 1000 lat, ale na przykład kilka tygodni czy kilka miesięcy. Po dotarciu na Ziemię wykonują ona specjalną misję, określone zadania. Być może wydobywają metale czy pobierają biologiczne próbki. Następnie wracają na swoją planetę, a podróż z ich perspektywy zajmuje kilka tygodni czy miesięcy. Problem polega na tym, że w czasie ich całej podróży i misji na Ziemi, z perspektywy ich rodzimej planety minęło 2000 lat. Istoty, które były pomysłodawcami tej misji, mogłyby nie doczekać powrotu tych, którym kazali udać się na Ziemię. Co więcej, ci kosmici, którzy przybyli na Ziemię, po powrocie na swoją planetę trafiliby na zupełnie inne społeczeństwo niż w momencie, gdy ją opuszczali. Minęło przecież 2000 lat. Ci, których znali, już dawno umarli. Mogło dojść do całkowitego przedefiniowania cywilizacji, rozwoju technologicznego, być może nawet ich misja zostałaby całkowicie zapomniana. Profesor Knut, mając na uwadze te kwestie, zastanawia się, kto w ogóle ruszałby w kosmos do innych planet, takich jak Ziemia. Odpowiedź brzmi: kosmiczni nomadzi korzystający z dilatacji czasu. Jego zdaniem w kosmosie mogą istnieć cywilizacje przypominające nomadów. Takie, które nie rozwijają się na żadnej planecie, a raczej nieustannie podróżują przez kosmos, korzystając z dilatacji czasu. Według Knuta tacy kosmici mogą wspólnie podróżować przez kosmos na pokładzie jednego statku, tak aby upływ czasu zawsze był dla nich taki sam. Mogą również się rozdzielać, przez co różne grupy odbywałyby różne misje. Przykładowo, ich algorytmy synchronizowałyby ich misje także ruszając w kosmos. Określiliby miejsce przyszłego spotkania, dajmy na to za 2000 lat z perspektywy danej planety. Jedna grupa rusza w jedną stronę kosmosu z daną misją na kilka planet, druga w drugą stronę, a trzecia w trzecią. Następnie spotykają się w określonym, wyznaczonym algorytmem miejscu w określonym punkcie w przyszłości, na przykład równo za 2000 lat. Dla nich minęło jednak tylko kilka miesięcy. W punkcie spotkania wymieniają towary czy informacje, jakie nabyli na planetach, które odwiedzili w trakcie swoich podróży. Następnie planują kolejne działania. Według profesora Knuta tak może działać rozproszona cywilizacja korzystająca z dilatacji czasu. W innym wypadku, gdyby mieli powracać z misji na swoją planetę, wszyscy, których kiedyś znali, już dawno by umarli, a cywilizacja na planecie mogłaby wyglądać już zupełnie inaczej. Zdaniem Knuta może to być też odpowiedź na pytanie o to, dlaczego obserwacje UFO są z grubsza takie same na przestrzeni wieków. Profesor Knut odnosił się na przykład do słynnych latających tarcz obserwowanych w starożytnych Rzymie, o których kiedyś mówiliśmy. Dlaczego współczesne pojazdy nie dokonały postępu technologicznego w stosunku do tych dawnych pojazdów? Otóż są to dokładnie te same pojazdy pilotowane przez dokładnie te same istoty. Pojazd obserwowany w starożytnym Rzymie 2500 lat temu może być dokładnie tym samym pojazdem, który jest obserwowany obecnie w 2022 roku. Kosmici przebywający na Ziemię 1000 lat temu następnie mogli ruszyć w kosmos w inne misje, po czym powrócić na Ziemię w czasach obecnych. Choć na Ziemi minęłoby, dajmy na to, 2500 lat, to z ich perspektywy minęłoby jednak tylko kilka tygodni czy miesięcy. Rzymianin i współczesny Polak mogli zatem obserwować dokładnie ten sam latający pojazd. Pojazd kogoś, kto pojawił się 2500 lat temu, przez to zobaczyli go Rzymianie, po czym udał się w inną część kosmosu na miesiąc lub na dwa miesiące, a po powrocie zobaczył, że obserwują go Polacy. Według Knuta jest to także odpowiedź, dlaczego kosmici nie nawiązują z nami kontaktu. Dla nich jesteśmy bowiem efemeryczni, krótkotrwali, szybko przemijający. Nie ma żadnego powodu w nawiązywaniu z nami kontaktu czy nawiązywanie przyjaźni. Jeśli bowiem odlecą i przylecą następnym razem, to ci, z którymi nawiążą kontakt czy przyjaźń, już dawno umrą. Nie ma na przykład powodu, aby kosmici wylądowali na trawniku obok Białego Domu, aby przedstawić się i nawiązać kontakt z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Kiedy bowiem kosmici przylecą następnym razem na Ziemię, to Stanów Zjednoczonych może już od dawna nie być. Na Ziemi mogą minąć tysiące lat i ludzi może już nie być, lub też może istnieć zupełnie inna kultura.
Możemy sobie zatem wyobrazić, że gdzieś w naszej galaktyce istnieją kosmiczni nomadzi korzystający z dylatacji czasu. Istoty niezwiązane bazowo z żadną planetą, a raczej z własnym statkiem, na którym przemierzają przestrzeń oraz czas. Z ich perspektywy wszechświat wyglądałby diametralnie inaczej. Nomadzi wędrowaliby bowiem od planety do planety, pobierając próbki czy minerały, obserwując rozwój istot niżym w przyspieszonym filmie. Miesiąc temu, wizytując planetę X, widzieli prymitywne istoty przypominające zwierzęta. A teraz po miesiącu te same istoty budują już wieżowce i latające pojazdy. Możemy zresztą sobie wyobrazić trzy różne scenariusze. Przykładowo, grupa kosmicznych nomadów dotarłaby na Ziemię kilka tysięcy lat temu. Postanowiliby jednak zostać tutaj przez pewien czas i nawiązaliby kontakt ze starożytnymi ludźmi. W końcu ruszyliby dalej. Zanim by to jednak zrobili, najpierw obiecaliby starożytnym ludziom, że powrócą na Ziemię w bardzo dalekiej przyszłości, każąc im wypatrywać ich powrotu. Ciekawa sprawa, prawda? Inny przykład pokazuje, że takie istoty w kosmicznej skali mogłyby być niesamowicie długowieczne. Nomadzi byliby bowiem zdolni odwiedzać te same miejsca co miliony lat. Mogliby odwiedzić Ziemię 100 milionów lat temu w czasie panowania dinozaurów, po czym udać się na drugą stronę galaktyki, aby odwiedzić tam planetę, gdzie życie dopiero zaczęłoby raczkować. Następnie powróciliby w nasze rejony, badając Ziemię we współczesnych czasach. Takie istoty mogłyby katalogować wszystkie planety, na których istnieje życie, posiadając niezwykłą galaktyczną encyklopedię wiedzy, dotyczącej wszystkich roślin, zwierząt oraz cywilizacji w Drodze Mlecznej. Zgodnie z innym przykładem, nomadzi mogliby się zatrzymać na Ziemi na przykład w 2004 roku, co odpowiadałoby słynnemu incydentowi UFO Tic Tac przy lotniskowcu Niemic. Po rekonesansie mogliby się udać, dajmy na to, do sąsiedniego układu gwiezdnego RO-128, który jest oddalony o 11 lat świetlnych. Spędziliby tam kilka miesięcy przeprowadzając badania. Następnie znów dzięki dilatacji czasu szybko udaliby się na Ziemię, a zatem powróciliby do nas w roku 2026. Te wszystkie przykłady zdecydowanie działają na naszą wyobraźnię. Czy hipoteza kosmicznych nomadów faktycznie przynosi odpowiedzi na kilka nurtujących pytań dotyczących UFO? Odpowiedź jak zwykle należy do widzów. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.